To jest canon R6, a to kanon R5. Ten krótki klip, który widzieliście przed chwilą, wyprodukowałem w pełni na Canonie R6 Mark II. I partnerem tego odcinka jest Canon Polska, ale nie jest to materiał sponsorowany po prostu Canon podesłał mi R6 Mark II do testów, abym się nią pobawił, zobaczył, co potrafi a następnie podzielił się z wami swoją opinią. Ja nazywam się Igor Podgórski i za pomocą kursów online, szkoleń i warsztatów uczę robić lepsze filmy. Współtworze Super35, podcast o filmowaniu, do którego link znajdziesz w opisie na dole. Natomiast, jeżeli interesujesz się filmowaniem, a skoro oglądasz ten film, to wierzę, że tak, to zapraszam Cię do subskrypcji tego kanału. I zacznę od sprawy, która moim zdaniem jest chyba najważniejsza. R6 Mark II dostał nowiutką, 24-megapikselową matrycę 6K. I patrząc na obrazek, jaki generuje ten aparat, to faktycznie można stwierdzić, że ta matryca ma naprawdę gigantyczny wpływ na to, jak ten obrazek się prezentuje, jaką ma plastykę, jaką ma dynamikę, jaką ma ostrość. A zrobiłem w swoim życiu kilka projektów na R6 i patrząc na materiał z R6 i porównując go do materiału z R6 Mark II, no to moim zdaniem wręcz gołym okiem widać różnicę na korzyść nowszej generacji. I jako posiadacz i użytkownik R5 jestem w stanie stwierdzić, że obrazek z R6 Mark II niczym nie odbiega od obrazka z R5. Oczywiście mam tutaj na myśli nagrywanie w trybie HQ, czyli w tym trybie oversamplingu, nadpróbkowania. W przypadku R6 Mark II mamy właśnie 6K oversamplowane do 4K, natomiast w przypadku R5 mamy 8K oversamplowane do 4K. Więc zestawiając te dwa obrazki obok siebie, Naprawdę bardzo trudno byłoby stwierdzić, który jest który. Natomiast porównując to do materiału z oryginalnej R6, no to tamta różnica była. Więc nowa matryca, 6K, oversamplowane, ogromny, ogromny plus. I jest to, jest to naprawdę duża zmiana. Jak się dowiedziałem, że wychodzi R6 Mark II, to tak sobie pomyślałem, ok, ale. R6 jest bardzo dobrym sprzętem, więc czym ona może się różnić? A się okazuje, że matryca, procesor robią naprawdę diametralną różnicę. A skoro już przy 6 jesteśmy, to mam kolejną dobrą wiadomość w szczególności dla użytkowników Final Cut Pro. R6 Mark II po HDMI wypuszcza sygnał RAV, który następnie odczytany przez rekorder Atomos Ninja V+ pozwala na nagrywanie 10-bitowego ProRes RAW 6K z pełnej klatki i 12-bitowego ProRes RAW 3.7K w kropie. A ProRes RAW jest w pełni wartościowym formatem RAW, który w postprodukcji pozwala na zmianę balansu bieli czy ISO, więc ogólnie bardzo ułatwia pracę. No dobra, ja sobie tutaj tak gadam o matrycy, o rawach, ale jest pewien temat, który myślę, że interesuje absolutnie każdego użytkownika oryginalnej R6 i pewnie ci użytkownicy, którzy teraz to oglądają, zadają sobie pytanie, które brzmi: czy R6 Mark II się grzeje? Nie, nie grzeje się. 4K do 60 klatek na sekundę można nagrywać nieprzerwanie przez 40 minut. Natomiast 4K do 30 klatek na sekundę można nagrywać w nieskończoność. W nieskończoność? Tak, ponieważ R6 Mark II jest kolejnym aparatem ze stajni Canona, z którego ściągnięto limit 30 minut nagrywania. Więc pomijając fakt, że 50 i 60 klatek na sekundę w 4K możemy nagrywać do 40 minut, gdzie to są klatkarze, które służą do nagrywania w zwolnionym tempie, więc nieważne, Natomiast 4K do 30 klatek, czyli w tym 25 klatek na sekundę, możemy nagrywać tak długo, aż nie skończy się bateria, lub karta, albo to i to. Poza tym wszystkim, co wymieniłem do tej pory, co moim zdaniem i tak już jest naprawdę bardzo dużo, to R6 Mark II dostał jeszcze szereg funkcji, które są przydatne i przyznam, że mocno mnie zaskoczyły. Pozytywnie. Aparat dostał dwie znane konkretnie z kamer. Funkcje, które moim zdaniem będą miały realny wpływ na to, jak ludzie będą pracować na tym sprzęcie. Pierwsza z nich to false color. A false color to funkcja, która wspomaga monitorowanie ekspozycji. W sumie to od zawsze uważam, że false color jest najlepszą metodą na monitorowanie tego, czy naświetlamy nasz obraz poprawnie, czy nie. Wcześniej, aby korzystać z false color. No, niestety musieliśmy mieć ekran podglądowy lub rekorder, który jednocześnie jest ekranem podglądowym. Natomiast teraz jest to funkcja wbudowana bezpośrednio w aparat. Druga z nich to pre-recording. I muszę przyznać, że byłem bardzo zdziwiony, oczywiście w pozytywnym sensie, że aparat dostał taką funkcję. Dla tych z Was, co nie wiedzą, czym jest pre-recording, to działa on w taki sposób, że aparat lub kamera nagrywa w tle przez cały czas. Natomiast plik zaczyna się zapisywać na kartę pamięci dopiero od momentu, kiedy wcisnę przycisk nagrywania. A w praktyce wygląda to tak, że w momencie, kiedy wcisnę przycisk nagrywania, to mam już nagrane 3 sekundy lub 5 sekund wstecz. I to jest funkcja, która będzie niezwykle przydatna na przykład dla osób, które robią śluby, gdzie nie ma powtórek. Nie możemy sobie pozwolić na to, że ktoś wykona dla nas coś jeszcze raz, ponieważ jest to reportaż. Przyda się to również osobom, które R6 Mark II będą wykorzystywały do produkcji filmów dokumentalnych jako drugą czy trzecią kamerę. I ogólnie przyda się to po prostu wszystkim osobom, które nagrywają sytuacje, których nie da się powtórzyć, lub po prostu nie można ich powtórzyć. Kolejna funkcja, która moim zdaniem będzie miała realny wpływ na jakość produkowanego materiału wideo, to kompensacja oddychania obiektywu czyli funkcja, która sprawi, że nie będzie tego widać. I nie jest to w sumie czas ani miejsce na to, aby tłumaczyć, czym jest oddychanie obiektywu, więc dla wszystkich z Was, którzy nie wiedzą, a chcieliby się dowiedzieć, to w opisie pod tym filmem jest link do artykułu na moim blogu, gdzie wyjaśniam dokładnie, czym jest oddychanie obiektywu. Kolejna rzecz nie jest nową funkcją, ale jest na tyle ważną zmianą, że myślę, że warto o niej wspomnieć. Aparaty od Canona już od dłuższego czasu mogą ostrzyć na oko, czyli możemy sobie włączyć autofocus na oko, czyli eye tracking. Natomiast R6 Mark II ma kolejną iterację tej funkcji, i w jej przypadku możemy sobie wybrać, czy aparat ma nam ostrzyć na prawe lub na lewe oko. Co dla osób, które produkują dużo wypowiedzi, wywiadów, gadających głów, relacji z wydarzeń itd., może się okazać naprawdę bardzo przydatną funkcją, bo teraz możemy sobie ustawić, że aparat ma ostrzyć na prawe oko i on będzie nam trzymał przez cały czas prawe oko. Wcześniej to było tak, że czasami ten eye tracking nam skakał prawo, lewo, prawo, lewo, a teraz jeżeli nagrywamy kogoś pod kątem, ustawiamy sobie, że ma na przykład trzymać w ostrości bliższe oko i on po prostu będzie przez calutki czas trzymał w ostrości bliższe oko. Z tych pomniejszych, aczkolwiek wciąż bardzo przydatnych funkcji, R6 Mark II otrzymał m.in. znaczniki proporcji. Więc teraz możemy sobie ustawić, aby na ekranie wyświetlały się linie, które będą nam wskazywać. Docelowe dla nas proporcje ekranu. I na przykład, jeżeli chcemy kadrować nasze ujęcia pod kaszety, no to teraz możemy sobie właśnie wyświetlić proporcje Cinescope. Albo na przykład, jeżeli chcemy kadrować pod pionowe formaty na social media, nie nagrywając w pionie. No bo może być tak, że ten materiał docelowo jest nam potrzebny i w poziomie, i w pionie. Więc możemy sobie takie znaczniki proporcji wyświetlić bezpośrednio na ekranie, co moim zdaniem znacznie ułatwi pracę. No, i jest jeszcze jedna taka rzecz, która moim zdaniem jest raczej ciekawostką niż czymś użytecznym. R6 Mark II może nagrywać Full HD do 180 klatek na sekundę. Mówię, że bardziej ciekawostka, ponieważ jakość nagranego materiału no, nie jest powalająca, natomiast pewnie jest gro osób, którym te 150 czy nawet 180 klatek na sekundę po prostu może się przydać. A na sam koniec zostawiłem fizyczne zmiany, i pierwsza z nich to taki, można powiedzieć, trochę powrót do korzeni, ponieważ R6 Mark II posiada fizyczny przełącznik pomiędzy trybem zdjęć a trybem wideo. Więc teraz przeskakiwanie pomiędzy trybami to jest po prostu jedno kliknięcie. Druga zmiana dotyczy gorącej stopki i jest to zmiana, która w ogóle mnie nie dziwi, ponieważ Canon to wprowadza we wszystkich aparatach od końcówki 2021 roku. E ale jest to zmiana, która bardzo, bardzo mnie cieszy, ponieważ gorąca stopka w R6 Mark II pozwala na podłączenie profesjonalnego interfejsu audio. Więc teraz bez kombinowania, bez przejściówek, bez stratnie możemy podpiąć profesjonalne mikrofony XLR bezpośrednio do aparatu. No i jak widzicie R6 Mark II to bardzo udane dziecko R6 i R5, które moim zdaniem doskonale odnajdzie się w dzisiejszym świecie. Skoro nadal to oglądasz, to najprawdopodobniej interesujesz się filmowaniem. Jeżeli tak, to zapraszam Cię do subskrypcji tego kanału i do subskrypcji mojego podcastu, do którego link znajdziesz w opisie pod tym filmem. A my widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!